Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Wartość wyrażenia sinus 120 stopni odjąć kosinus 30 stopni jest równa. Kosinus 30 stopni możemy odczytać z tablicy, to jest pierwiastek z 3 na 2. Natomiast, żeby policzyć sinusa 120 stopni, musimy skorzystać ze wzoru redukcyjnego. I w tablicy znajdujemy taki wzór. Sinus 180 stopni odjąć alfa przychodzi nam w sinus alfa. Czyli u nas, zobaczmy, 120 stopni to jest inaczej sinus 180 stopni odjąć 60 stopni, czyli te 60 stopni to będzie sinus 60 stopni, będzie tutaj wynikiem, prawda? To 60 stopni jakby przeszło w to miejsce. A sinus 60 stopni możemy też odczytać z tablicy, to jest pierwiastek z 3 na 2, zatem mamy wyrażenie pierwiastek z 3 na 2 odjąć pierwiastek z 3 na 2, czyli takie coś jest zerem, a 0 to jest inaczej sinus 0 stopni, czyli odpowiedź C.